Najskuteczniejsza strategia według Google okazała się być masakrycznym gniotem, o ile oczywiście zależy ci na zarabianiu na rynku. W innym przypadku to świetny pomysł, ale sarkazm na bok, bo pod odcinkiem, do którego link wrzucam w opisie, pojawił się bardzo trafny komentarz. Skoro 9 na 10 transakcji wyrypało stop lossa przy 20 pipsach, to może warto by było ustawić take profit i... Odwrócić strategię względem świecy z ósmej rano, i ten komentarz sprawił, że pochylimy się ponadprogramowo nad tematem odwracania swojej strategii, bo zdecydowana większość z nas wie, jak stworzyć beznadziejną i, i niedziałającą strategię, ale czy jest sens ją odwracać, zapraszam do najlepszego kursu tradingu i spekulacji dla początkujących online za darmo pod patronatem domu maklerskiego XTB. Cały czas w komentarzach podrzucaj strategię, które chcesz, żebyśmy przetestowali, im konkretniejsze warunki, tym lepiej. A my przechodzimy do treści tego odcinka. Poprzednie założenia wyglądały następująco. Po świecy zamykającej się o 8 wystawiamy dwa zlecenia oczekujące. Jedno 5 pipsów powyżej ceny zamknięcia jest to zlecenie kupna i 5 pipsów poniżej ceny zamknięcia i jest to zlecenie sprzedaży. Stop loss 120 pipsów, take profit 50 pipsów easy. Strategię odwrócić możemy aż na trzy sposoby. Pierwszy sposób to odwrócenie wielkości stop lossa i take profitu, czyli stop loss 50 pipsów, take profit 20. Drugi sposób to tam, gdzie chcieliśmy kupić, sprzedajemy, a tam, gdzie chcieliśmy sprzedać, kupujemy. I w sumie trzecie podejście to zarówno odwrócenie take profitu i stop lossa oraz kupno ze sprzedażą. Tutaj zamieniamy te Transakcje, więc zobaczmy, jak to odwracanie wypada w praktyce. I teraz, jakbym miał to testować razem z Tobą, zajęłoby nam to sporo nieefektywnych minut. Możesz sobie to sprawdzić na własną rękę. Ja przygotowałem w dniu nagrywania zestawienie z ostatnich 10 pozycji na parze głównej, na euro-dolarze. To też można zrobić, uwaga, na kablu, bo tamta strategia też miała na kablu działać. I uwaga, tak prezentuje się tabela wynikowa, i wnioski będą niezwykle istotne, ciekawe, może i zaskakujące, co pod co, co po niektóre, bo, bo naprawdę są zaskakujące. Wariant ten wyjściowy w czasie ostatnich siedmiu sesji giełdowych poradził sobie dobrze. To znaczy był rentowny. Nie na tyle, żeby pokryć straty z poprzedniego testu, ale wyszedłby na plus. Pozostałe Warianty odwracania scenariusza w tym tylko testowym okresie, czyli z ostatniego tygodnia, przyniosłyby, uwaga, stratę. Wszystkie trzy. Oczywiście jak wyjściowy przyniósł nam plus, to odwrócenie zarówno kierunku, jak i zlecenia tej profit ze stop lossem, e, przyniosłoby najgorsze skutki. Natomiast generalnie biorąc pod uwagę zmienność panującą na głównej parze walutowej i w dużej mierze Tendencję boczną, bo tak to wygląda. W zasadzie większość wariantów przez większość czasu przynosić będzie nam niestety, ale straty. A my, jako inwestorzy, staniemy przed dylematem: jaki to ja teraz scenariusz mam użyć? Przy czym byłby to przyjemny dylemat, gdyby okazało się, że przez większość czasu Większość wariantów, z których wybieramy, e, może wyjść na plus, a tak nie jest. E, to znaczy, nawet nie tyle przyjemne, co po prostu, oczywiście, ta większa szansa na odniesienie sukcesu przy wyborze wariantu byłaby po naszej stronie. Pojawia się w tym wszystkim i to jest duży problem. Bardzo duża. Losowość i chaos. A my chcemy korzystać z takiej strategii, filozofii czy też zależności, które dadzą nam przewagę nad innymi uczestnikami rynku. Ale uwaga, jest też kolejny aspekt, który przeze mnie w zasadzie w ostatnim odcinku i do tej pory nie został wyraźnie poruszony. Każda transakcja to nie tylko zysk i strata dla inwestora. W każdej transakcji ukryta jest prowizja i opłaty. Mogą być ukryte tylko w formie spreadu, ale też mogą przybierać kombinacje: prowizja-spread, większa prowizja, mniej no nie, nie istotne. Więc jeżeli mamy bardzo prostą koncepcję, dla przykładu dwóch graczy, którzy handlują przeciwko sobie, yy, i brokera, który za te gry czy też zakłady pobiera nawet niewielką prowizję, to. Im dłużej gra się będzie toczyć, tym większe profity otrzymywać będzie broker. A gracze łącznie od stołu odejdą z mniejszą kwotą niż ta, z którą przyszli. Im szybciej od stołu odejdą, tym ta strata będzie oczywiście relatywnie mniejsza. Strategie uczestników rynku, nawet jeżeli są pięknie rozpisane, to często są w swoich efektach. Losowe. A jeżeli działają, to działają w wybranych, często krótkich okresach czasu. To wszystko powoduje, że tego typu inwestor musi prędzej czy później oddać kapitał. Pojawia się też oddać kapitał, czyli stracić. Pojawia się też kolejny niezwykle istotny punkt: to jest Presja psychologiczna. Strategie, które mają bliższe stop lossy, borykać się będą z większą liczbą strat z rzędu. Eee, czysta statystyka i pytanie, czy wytrzymasz tę serię strat. Strategie, które mają bliższe take profity, będą bardziej satysfakcjonujące w stosowaniu, ale parę nieudanych pozycji może wymazać bardzo długi czas spędzony nad wykresami, a dla głowy to jest dosłownie duży problem. Pokazałem jak bardzo duży problem. Może ten gest nie był tutaj nie, nie był tutaj specjalnie na miejscu. podsumowując. Jeżeli chcesz na rynku zarabiać, musisz primo wyłapać jakąś prawidłowość, ale być też gotowe na to, że ta prawidłowość może działać tylko przez określony urywek czasu. I tu mamy kolejny istotny problem w odróżnieniu albo inaczej. Jeżeli chodzi o interwały czasowe, to one bardzo mocno wpływają na to, jakie my prawidłowości jesteśmy w stanie wyłapać. Handlując na niskich interwałach, praktycznie zostaje nam statystyka zachowań ceny, w skrócie analiza techniczna, i dosyć często przypadkowość wynikająca z tego, że ktoś jakieś zlecenie złożył i akurat teraz ono wchodzi, a my próbujemy nadać. Temu działaniu jakąś prawidłowość, i ona oczywiście wpływa na nasze wyniki. Natomiast przy wyższych interwałach tu jednak dochodzi jeszcze fakt, nie wiem, analizy fundamentalne innych, innych czynników, które zaczynają nabierać na znaczeniu. Po prostu mogą rzeczywiście dawać nam przewagę. Więc zatrzymywanie się na niskich interwałach siłą rzeczy. Powinno być zarezerwowane dla tych, którzy kochają statystykę, kochają rynkowe prawidłowości i lubią ich wyszukiwać, ale są gotowi na to, że te prawidłowości przestaną działać. Po drugie i to jest też istotny wniosek. Im więcej transakcji robisz i niekoniecznie musisz się tutaj szamotać, możesz robić to zgodnie z planem, to czysto statystycznie Masz mniejsze szanse na osiągnięcie sukcesu na rynku. Po trzecie, i to też niezwykle ważna rzecz, bo bycie poza rynkiem to też pozycja. Wyczekiwanie na odpowiedni moment to najtrudniejsza część pracy tradera, która jest przez większość niedoceniana, a często takie systemy, które zmuszają nas do robienia czegoś o konkretnej godzinie, bo o tej godzinie zwykle coś się dzieje. Ja osobiście mam z nimi duży problem, to znaczy nie widziałem czegoś, co w dłuższej perspektywie czasu rzeczywiście dawałoby nam przewagę nad rynkiem. I to odwracanie strategii pokazuje, że jeżeli nie znaleźliśmy fajnej prawidłowości czyli w zasadzie mamy tam taki efekt losowości. To odwrócenie losowości to dalej jest losowość, bo jeżeli byśmy wyłapali totalnie shitową rzecz, czyli rzeczywiście widzimy, że coś działa w taki taki sposób cały czas albo odwrotnie, to, to odwracanie tych skrajności ma sens. Ale w przypadku tej strategii widzimy, że mamy tutaj do czynienia bardziej z efektem losowości, który też dla osoby piszącej taki artykuł, że słuchajcie, to jest taka koncepcja na strategię jest bardzo. Łatwe, przyjemne, albo inaczej daje alibi, bo w pewnych okresach taka strategia może działać, ale w innych może nie działać, więc jest równie dobrze po prostu gówno warta. I mamy pełną losowość. I na tym wszystkim zarobi tylko i wyłącznie pośrednik, albo na twojej stracie, albo na prowizji. A tego tutaj nie chcemy. Dlatego bierzemy się do pracy, bo. Odwrócenie złej strategii nie sprawi, że zaczniemy zarabiać. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, łapka w górę i lecimy dalej z tematem.